Na razie eksploatujemy Zawijas. I choć przed nami wiele pracy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Głęboko w jukońskiej dziczy bracia Claytonowie starają się odwrócić losy rodziny, znajdując dużo złota. Potrzebujemy dobrych wyników, bo za znalezione złoto kupujemy paliwo na dalszą pracę. Bracia chcą w ten sposób zbudować drogę do wymarzonych złotych hektarów. Tam ma się znajdować 500 uncji, które jest ich celem. 16-letnia siostra chłopców Janey wozi surowiec z odkrywki do przesiewacza. Jest dość nerwowo, bo pracujemy na to, by stać nas było na pracę. Cała rodzina się stara. Atmosfera jest nie najlepsza, bo po 10 tygodniach sezonu ekipa ma niecałe 12 uncji. Jeśli prace mają iść do przodu, potrzebnych jest 10 uncji tygodniowo. Jeśli ich nie wydobędziemy, będzie źle. Musimy pracować, żeby w domu dobrze się działo. By przyspieszyć produkcję, bracia sprowadzili starą koparkę z rodzinnej firmy budowlanej. Chcemy wydobyć 500 uncji, choćby nie wiem co, i przenieść bęben na złote hektary. Pracujemy pełną parą i póki co idzie nam dobrze. Tracę zasilanie. Co do diaska? Brandon, słyszysz mnie? Tak, mów. Koparka padła, szwankuje silnik.